Cześć, jestem Klawia no i już witam Was w wszystkich odpowiedziach. Aldehydy aromatyczne to związki, które grupa aldehydowa jest połączona bezpośrednio z atomem węgla należącym do pierścienia aromatycznego. Aldehyd cynamonowy to związek chemiczny o wzorze. No i mamy tutaj pokazany ten wzór. Jest substancją zapachową występującą w korze drzew cynamonowych i podpunkt A. Ustal, czy ten związek chemiczny z aldehydem aromatycznym uzasadni swoją odpowiedź. No nie jest. Na samym początku zadania mieliśmy wytłumaczyć, co jest aldehyd aromatyczny. I to jest taki, w którym mamy połączenie bezpośrednio z atomem węgla, a nam grupa funkcyjna łączy się poprzez łańcuch węglowy, czyli odpada B. Oblicz jego masę cząsteczkową, to żeby policzyć w ogóle masę cząsteczkową, to musimy policzyć liczbę atomów, jaka tutaj jest. Zatem jedziemy. Tutaj wszędzie mamy CH, specjalnie zrobię od tej strony, ponieważ tutaj nie mamy CH w tym punkcie, tylko samo C, ponieważ wodór został wyparty, aby ten łańcuch mógł pójść dalej. No to jedziemy dalej. Tutaj będzie C, C, no i, C. I tu. tu jest pojedyncze C, tu będzie wodór, tu będzie wodór. No to lecimy: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C 9. To teraz H. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. No i jeden atom węgla. Przechodzimy sobie do Układu Okresowego Pierwiastków Chemicznych. Szukamy sobie masy cząsteczkowej węgla. Widzimy, że wynosi ona 12 unitów. No to mamy 12 unitów razy ilość, czyli razy tą dziewiątkę. Dodać. Wodór waży 1 unit razy osiem, bo mam ich osiem. A... Tlenu nie wyliczam, no bo jest tylko jeden, a wszystko razy jeden to samo. Dobra, czyli jak sobie to wymnożymy, dodamy, to otrzymamy 132 unity. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, i no i już.